Chciałbym zgłosić taki problem śmieci na przystankach, zwłaszcza na tych przystankach, gdzie wsiadają nasze dzieci do szkół, bo u nas jest taki problem największy w sklepu, gdzie tam dużo takich jest śmieci po prostu typu alkoholowych pozostałości, że to rodzice sprzątają sami w jakimś sensie. Czy moglibyśmy znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby ustawić jakiś koszt dodatkowy, żeby te śmieci były zabierane przez firmę, która przyjeździ i zbiera te śmieci. Nie wiem, co to było pytanie z ludzi, bo nie wiem, kto jest odpowiedzialny za czystość na tym przystanku. W przypadku to okropnie to wygląda. Faktycznie rodzice sami zbierają, sami sprzątają, żeby to nie było. To mnie zajmowała jedna pani, która niedaleko mieszka i powiedziała, że jeżeli tylko ustalimy koszt, to ona będzie to sprzątała i nie będzie zbierała żadnych pieniążków i będzie dbała o porządek na tym przystanku. Więc jeśli ta pani dotrzyma słowa, no to my taki koszt ustawimy. Ale dlaczego myśmy tego do tej pory nie zrobili? Ponieważ my musimy ten przystanek przesunąć i przebudować. I w tym roku pan Kubicki zaplanował pieniążki w budżecie na nową wiatę przystankową i ta wiata będzie zmieniona. I wtedy łącznie z nową wiatą.